Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jakiś czas temu już to piwo do mnie dotarło. To jest piwo Brut Royal. Royal. Eno Brut, metoda tradycyjna, browar Stary Rynek z Białego Stoku. Co to za, prawda, butelka szampańska, gdyż piwo szampańskie. Może by przydał się odcinek piwnych stylów na ten temat. No zobaczę, może jeszcze dodatkowo dogram. Styl nazywamy Beer Brut, czyli piwo wytrawne. Nie mylić z Brut IPA, aczkolwiek pewne cechy wspólne są. Natomiast jest to styl starszy niż Brut IPA. Powstał w Belgii na fali naśladownictwa metody wytwarzania szampanów, win musujących z szampanii. No i u nas to ten styl mocno propaguje twórca zresztą tego piwa, Czesław Dziełak, podwójny Grand Champion. Piwowar, jeden z dwóch piwowarów browaru Stary Rynek w Białymstoku. Na czym polega wyjątkowość tego piwa? Kilka rzeczy się na to składa. Po pierwsze jest, jak sama nazwa mówi, Beer Brut, jest bardzo brut, czyli wytrawne. Jest bardzo wytrawne. To piwo ma 20 ekstraktu Plato, 20 stopni Plato i 11% alkoholu. Czyli wydawałoby się, co tu się dzieje? No, powinno być bardzo, bardzo wytrawne, bez żadnego ciała, bez żadnej słodyczy. Nie wiem, czy były tu dodawane enzymy, tak jak Brut IPA, żeby pogłębić to. Nie widzę w składzie cukru, co mnie troszkę zaskoczyło, bo myślałem, że właśnie cukrem może będzie podbijana ta wytrawność, bo paradoks polega na tym, że jak się dodaje cukru do piwa podczas fermentacji, to piwo jest mniej słodkie niż bez tego cukru. Bo cały cukier, w odróżnieniu od słodu, czy brzeczki powstałej ze słodu, cały cukier odfermentowuje do alkoholu. No ale nie ma cukru. Nie ma cukru, więc nie ma tematu. Brut Royal to piwo szampańskie, refermentowane w butelce przez 6 miesięcy, naturalnie wysycone dwutlenkiem węgla. Bogate i eleganckie, z połączeniem najlepszych cech piwa oraz szampana. Z miłości do piwa i szacunku dla wina. Czesław Dziełak. Piwo jasne, niefiltrowane, niepasteryzowane. Mam nadzieję, że będzie klarowne. Tak wygląda. Jak zatem uzyskać piwo refermentowane w butelce, a klarowne? Ano właśnie metodą szampańską. Stosuje się tutaj dwa z francuska zwane procesy. Jeden to jest, nigdy się francuskiego nie uczyłem, więc prawdopodobnie to źle powiem. Roumage, czyli obracanie, i dégorgement. Degorżowanie po polsku. Polega to na tym, że bierze się butelkę, obraca się co jakiś czas, wzbudzając osad, i układa się ją denkiem do góry, ale nie do góry nogami, tylko tak pod kątem, i się obraca, żeby cały osad drożdżowy, który powstanie w wyniku refermentacji, zgromadził się w szyjce. Następnie tęże szyjkę się zamraża, ten czop drożdżowy, ale nie zamrażając całej butelki, tylko tą szyjkę. Otwiera się, wypycha ciśnienie znajdujące się w piwie, wypycha tenże czop drożdżowy z butelki, i w przypadku szampanów wiem, że się uzupełnia to no chyba winem, które jest niemusujące, ewentualnie czasem, jeżeli ten szampan, chociaż prawdziwy, powinien być wytrawny, powinien być brut, ale wiadomo, że robi się też słodkie, bo rynek tego wymaga, wtedy dosładza się też. No cóż, jaram się, nie powiem, jaram się. Piwo czekało parę tygodni na swoją kolej, bo po prostu nie miałem okazji. A jaka dziś okazja, spytacie?
Ano dziś jest 4 czerwca, 31. rocznica od upadku komunizmu, jak powiedziała Jolanta Szczepkowska w TVP. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Były to tak zwane częściowo wolne wybory, czyli w 100% wolne były do Senatu, a do, który został z tej okazji, tu jest zawleczka, z tej okazji został w ogóle utworzony, a częściowo wolne były do Sejmu, ale i tak tyle, ile mogły zdobyć partie, w tym wypadku Solidarność, tyle wówczas zdobyły. Długo się zastanawiałem nad szkłem. To już jest czwarte umyte szkło, dlatego że wziąłem jedno takie wąskie z Birgika, wziąłem dwa kieliszki, ale stwierdziłem, że jak już jesteśmy, jak już świętuję tego 4 czerwca, to wypadałoby wziąć polski wzór szkła, czyli a właściwie śląski, ale jednak też polski, czyli Frela. Myślę, że do szampańskiego piwa jak najbardziej się nadaje. Piwo mnie kosztowało, bo pewnie to Was intryguje, 135 zł z przesyłką. Wiem, że nie wiem, czy w browarze jeszcze nadal jest do kupienia, czy nie jest do kupienia. Ja kupiłem, zakupiłem je dzięki tam uprzejmości w trakcie takiej najgorszej pandemii. Także jestem bardzo z tego powodu rad. Butelka jest 750 ml, typowo szampańska, korkowana korkiem. Co jeszcze ważne, data przydatności 31 sierpnia 2020, butelka numer 78. Było blisko, ale niestety. Ja nie mam aż takich twardych palców, żeby mnie to, boli mnie to. Ach. Dobra, poświęcenie. Dobra, wiem, że piwo jest, z tego co czytałem, mocno nasycone. Ale nie wylata. No pięknie się prezentuje. Pięknie. Aha, tutaj akurat w tej freli jest ciężko domyć i piękne przez to bąbelki się pojawiają. Chcąc, nie chcąc, już spróbowałem. Korek szampański. Trochę widzę, że chyba się uszkodził przy wkładaniu, ale na szczęście się nie pokruszył ani nic takiego, chociaż tutaj na szyjce troszkę zostało. Powiem tak, za samą pojemność i to, ile się trzeba z tym piwem natrudzić, ile trzeba czynności wykonać i jak ten, to uważam, że cena jest naprawdę atrakcyjna. Uważam, że to jest cena atrakcyjna za takie piwo. Piana szybko opada jak na szampanie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tutaj jest, co prawda w zasypie mamy składniki woda, słód jęczmienny oraz owsiany, chmiel i drożdże, ale jak rozumiem, jest tutaj mało białek, bo powinno być to zacierane na wytrawnie, aczkolwiek się utrzymuje. Bardzo przyjemny. Bardzo przyjemny, trochę taki szampański właśnie, w innych piwach bym powiedział, a ruski szampan, estrowy, ale w taki właśnie kojarzący się z szampańskimi czy z winami musującymi aromat. No, wygląda pięknie. Jest w zasadzie idealnie, no nie jest idealnie klarowne, ale jest klarowne. Ważna uwaga. To piwo tak naprawdę wyciągnąłem w momencie, kiedy już miałem ustawioną kamerę, czyli wszystko było gotowe do nagrywania. To nie znaczy, że ono jest bardzo zimne, dlatego że ja mam w lodówce tam na maksa ustawione, czyli jakieś 8-9 stopni. Natomiast uważam, że temperatura tu jest kluczowa i paradoksalnie nie może być za wysoka.
Tutaj temperatura powinna być poniżej 10 stopni, moim zdaniem. Także nawet mi się tutaj lekko mi się osadza taka mgiełka na szkle. Piwo jest mocno musujące. Bardzo fajnie to się buduje na języku. Drożdże, jak sądzę, do refermentacji były użyte właśnie szampańskie. Wiem, że Czesław w takie rzeczy się bawił. Natomiast nawet jeśli nie, to myślę, że to są jakieś belgijskie drożdże. Piwo nie jest bardzo wytrawne. To znaczy jest bardzo musujące. Jest lekko słodkawe mimo wszystko. Oczywiście to jest kwestia też aromatu, który jest słodki. Lekka goryczka. Jest bardzo smukłe. Jest bardzo smukłe. Jest wytrawne. Ale nie jest za wytrawne. O, nie jest zbyt wytrawne. Nie jest jakieś ściągająco cierpkie, chociaż oczywiście nie do końca cierpkość i taniczność, bo to taniczność jest takim określeniem, które często mówimy jako ściągający, można łączyć z wytrawnością, ale jeżeli w piwie nie ma żadnych cukrów resztkowych, to często takie rzeczy wychodzą. Też trzeba powiedzieć, że alkohol jest ukryty świetnie. Znaczy, dałbym mu góra 7, może 8, na pewno nie 11. Przede wszystkim jest niesamowicie perliste. I tutaj muszę powiedzieć, że mega respekt dla browaru Stary Rynek, dla Czesława, bo tak wcelować, żeby było ono rzeczywiście musujące, żeby miało taką czarną pianę, ale żeby nie było za bardzo, tak? Żeby nie wywaliło mi tutaj. Oczywiście w momencie, jak robicie to degorżowanie, tak? Degorżowanie, no to w pewnym sensie się nadmiaru tego ciśnienia pozbywacie, ale wtedy jest ryzyko, że będzie niedogazowane. A nie. Znaczy, wygląda imponująco. Co do samego opakowania, dobrze, nie super, ale dobrze, jest bardzo takie oszczędne, może bym dał inny papier taki, ale ten też jest taki troszkę satynowy, nie, dobrze. Nie jest genialne, ale nie będę się czepiał. Sam fakt pokuszenia się o te butelki. O prawda, jak sądzę, cynowy kapturek, korek. To nie są tanie rzeczy wszystko. Także naprawdę te 100 zł za butelkę to jest tanio. Moim zdaniem to jest tanio. Mogłoby być droższe. Ciekaw jestem, jak im się to sprzedało, czy jeszcze mają, czy już wyprzedało im się to na pniu, ale moim zdaniem mogłoby być droższe, zwłaszcza żeby ich zmotywować do powtarzania. Bardzo bym sobie cieszył się, gdyby taka edycja się pojawiała co roku. Owocowe z lekkimi przyprawami takimi belgijskimi, typu biały pieprz, nie mocno fenolowe, znaczy właściwie to wcale nie jest fenolowe, ale jednak taka lekka gałka muszkatołowa, biały pieprz, trochę brzoskwinie, takie belgijskie, czuję. No i trochę takie estry w typie wino musujące. To jest też kwestia tego wysokiego nasycenia. Ten dwutlenek węgla, on się tak intensywnie wydziela i ten dwutlenek węgla też, jak to mówią, daje swoją kontrybucję do aromatu. Skąd wiem, że nie powinno się pić tego za ciepłego? Otóż pierwsze moje zetknięcie z tym stylem to było kupienie sobie takiego Deus Brut de Flanders, który jest jedną z ikon tego stylu. Czy w zasadzie mam nawet ikoną tego stylu. Chociaż nie jest jedynym takim piwem w Belgii. Więc Deus Brut de Flanders
który był wtedy, jak go kupowałem, dla mnie najdroższym piwem, jakie w życiu kupiłem. On kosztował chyba jakieś 70 zł, jak, tak mi się wydaje. 69,90, coś w tym stylu myślę. Kupiłem go sobie na Sylwestra, co oczywiście z samego pomysłu, żeby wypijać takie piwo o północy, wypijać je po wypiciu iluś tam piw, jest absurdem. Znaczy, ja to piwo uważam, że powinno się pić jako aperitif, czyli na samym początku. Jeżeli chcecie kontynuować wieczór, nie wiem, ma być długi, to nie ma sensu tego zostawiać na koniec, to trzeba wypić na początku. Najlepiej oczywiście się tym piwem dzielić. Samemu zrobić butelkę 750 to jest trochę. Więc kupiłem sobie tego Deusa. No i byłem już nauczony, że piwa mocne się pije cieplejsze. No i nie miałem, czy wyciągnąłem go pół godziny przed tą 12. Ten w każdym razie był mega alkoholowy, w ogóle nieprzyjemny. Więc co zrobiłem? Zakorkowałem go i wystawiłem na parapet, gdzie była temperatura ujemna. Zmroził się na kość, był jeszcze gorszy. Moim zdaniem kluczowa przy tym piwie jest temperatura, żeby ono nie było alkoholowe, żeby ono było rześkie i ta temperatura to jest moim zdaniem między 6 a 10 stopni, najlepiej poniżej 10 stopni. Jak ktoś lubi generalnie zimne piwo, a ja generalnie nie lubię zimnego piwa, zwykle pijam ciepłe piwo i dla mnie pale ale na przykład w 12 stopniach jest bardzo dobry, Pils 8-10, to tutaj zwracam uwagę, żeby nie pić tego za ciepłego. Zmrożonego też nie, ale z dwojga złego lepiej w tę stronę, bo ono wam się zawsze ogrzeje, tak? Natomiast jeżeli będzie za ciepłe, to wam się odgazuje nalewając, nie zostanie tej musowania. Ten dlaczego? Dlatego, że dwutlenek węgla się rozpuszcza w piwie. Jeżeli piwo jest zimne i stoi na przykład ileś tam godzin, dni w lodówce, no to moje stało kilka tygodni, to ten dwutlenek węgla jest rozpuszczony w tym piwie. I w momencie jak otwieramy, oczywiście tam on się wydostaje, nalewamy, on się spienia, ale jednak mimo wszystko jest w nim spore musowanie. Na języku jest bardzo intensywna taka praca tych bąbelków. Tak. Nie, no uważam, że jest to jedno, znaczy na pewno jest to najlepsze piwo w tym stylu w Polsce. Innych nie piłem. Nie wiem, czy jakiś browar to wypuszczał. Na pewno jest to jedno z najciekawszych piw w Polsce obecnie na rynku. Ze względu na swoją pracochłonność, ze względu na swoją wyjątkowość też, no bo umówmy się, 11% alkoholu bez tak naprawdę słodowości, bez gęstości, też nie jest czymś, co jest na co dzień spotykane. Jest świetnie ułożone. Ma ten sznyt tego belgijskiego szampana trochę. No świetna sprawa, trochę w takiej koncepcji, znaczy ja wiedziałem, że to będzie dobrze, nie piłem wcześniej, ale domyślałem się, trochę w takiej koncepcji, że Polak potrafi. Życzę, żeby weszło do może nie stałej oferty, ale sezonowej oferty browaru Stary Rynek, bo jest to naprawdę sztos. Nie bójmy się tego słowa, jest to sztos. Oczywiście powiecie, że zagęszczenie sztosów na blogu w ostatnim czasie troszkę jest za duże, ale tutaj akurat, no mówię, ono czekało na swoją kolej długo i powiem, że
Jeżeli sztos się zdewaluował, to jest to turbo sztos. Oczywiście bardziej turbo sztosem by było, gdyby było leżakowane jeszcze w jakiejś beczce, na przykład po Chardonnay, ale generalnie i tak jest super, naprawdę. Ono po prostu jako takie zwykłe piwo, nawet można trochę powiedzieć nudna Belgia, ono ma niesamowicie skomplikowany, może nie skomplikowany, niesamowicie bogaty bukiet, niesamowicie bogaty smak. Z samego słodu, chmielu drożdży bez winogron, czy bez moszczu winogronowego, bez beczki, samą właściwie technologią udało się zrobić piwo no, niezwykłe. Jest słodsze niż taki wytrawny szampan. Ale oczywiście mniej słodkie niż niektóre te dosładzane, których notabene nie lubię. Gratulacje, gratulacje dla Czesława, dziełaka. Naprawdę kunszt widać, mistrza. Natomiast też gratulacje dla browaru Stary Rynek, że dali się namówić na ten, wydaje mi się, dość ryzykowny projekt. Mam nadzieję, że są z niego zadowoleni i że będzie ten projekt kontynuowany. Naprawdę jest to świetna, świetna rzecz. Słodki aromat, słodki taki, może lekkie brzoskwinie, może lekka gałka muszkatołowa, biały pieprz. Jakbym miał powiedzieć w smaku, to taki super udany triple. Co jest ciekawe, nie ma tutaj cukru, więc naprawdę nie wiem, jak to zostało dokonane. Ciekawe jestem, czy były użyte enzymy, żeby rozbić te cukry resztkowe, żeby były dostępne dla drożdży. Jeśli nawet tak, to uważam, że warto było. Ale być może nie. Być może po prostu było zacierane na wytrawnie, dobrze prowadzona fermentacja, dobrze dobrane drożdże i taki efekt. Na pewno jedno z najciekawszych piw obecnie dostępnych na rynku. Brut Royal z browaru Stary Rynek autorstwa Czesława Dziełaka. Wasze zdrowie. Zdrowie piwowara i wszystkiego dobrego dla browaru Stary Rynek. Wasze zdrowie.